Yo, człowieki, z tej strony Burgie, witam w grze Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją Tereturning. Ostatnio dostaliśmy tutaj w pierdziel od kamiennego strażnika, więc na razie olewam temat. Bo dostanę drugi w pierdziel. Skonfrontujemy się z tym pedałem. Ale najpierw pogadamy z tym Tillem, z tym pedałkiem. I weźmiemy z nim kontrakt, że nawalimy tamtemu pedałowi. Ogólnie super, wszystko się uda. Siema, geju. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Ty tu jesteś szefem? Nie, jestem tylko synem Sekoba. Ale kiedy tylko staruszek wyciągnie kopyta, to wszystko będzie należało do mnie. Zadziwiające. Co porabiasz, kiedy znudzi ci się odgrywanie pana i władcy na farmie? Stoję na straży. Ci zafajdani strażnicy z miasta coraz częściej pojawiają się na farmie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia te dranie zabrały nam kilka owiec. A to kutazy. Gdybym dorwał któregoś z nich, dopiero bym mu pokazał. Na pewno. Z pewnością. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Dlaczego najemnicy nie pomagają w walce ze strażnikami? Zanim się rozgrzeją, ja już wszystkich przepędzam. Ano tak. Muszę porozmawiać. Ojciec nie ma czasu. Ja mogę. Przedstaw mnie swojemu. Twardziel z ciebie i pewnie niezły wojownik, co? No przecież. Najlepszy. Może w takim razie zawołam ojca. Nie kłopocz się, chłopcze. Sam go znajdę. Jak chcę. Hej, ty! Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idioto. Idioto. Kiedyś można było chyba wziąć. Co było, że kasę się brało od tego typa? A może jak się było najemnikiem dopiero? Dobra, typie. On będzie chciał nam haras ściągnąć. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci po łbie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Tasiusiak. Zapomnij o tym. Nic o... W takim wypadku... No to chodź. No cóż. Oj. Wojownik dwuręczną, znaczy weteran w tej grze. W tym modzie dokładnie. Wydaje mi się, że literka H zaczyna kuźwa od najlepszych mikstur, bo teraz już nie leczy za całe życie, a wcześniej leczyła, to pewnie zaczynało od lepszych mikstur, ale w sumie w tym wypadku mi to lot też, że było kiedyś używało się najlepszych w chwilach, gdy trzeba było się szybko uleczyć, a teraz wystarczy kilkakrotnie kliknąć H, żeby się szybko uleczyć, to mi tam lot to. Ale mocno bił mi raid, trzeba przyznać. Przynajmniej trochę zrobiłem. 44 sztuki złota, to jest całkiem nieźle. A widzicie, grzybkami szybko się leczę. Grzybki są też fajne, bo bez je szybko jeje. Niektóre rzeczy trochę miętosi w ustach. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie próbuj tego ponownie. A spróbuję nawet, nie raz. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Wszystkich można rozdrażnić na tej farmie. Proszę, nie bij mnie! Będę nawet Nawet pracował będzie, no patrzcie, prawdziwy, dobry człowiek. Teraz tam dalej są bandyci, a zawsze mam problem ze znalezieniem ich, posłuchajcie, za każdym razem. Oni są jakoś tak dziwnie skitrani, a po drodze są silni przeciwnicy w tym, bo to jest ciężki las już. Zombie, szkielety, gobliny, widzicie, oni mają nas, posłuchajcie, na strzała dosłownie. Tam szkielety, które mierzą się z wspólną bestią. Pomniejsze szkielety, ale nadal zbyt silne dla nas. Krwiopice, które są największymi bestiami w tej grze. No, tam dojść do tych bandytów to naprawdę nie jest łatwo. Nawet na zwykłej grze, wilki. Wilki to chętnie się zajęły wilkami, wiecie? Czy się musiałbym przejść przez krwiopiców, których się panicznie boję? Strójmy się z jednym.
Pamiętam czasy, kiedy krwiopijce nie były najsilniejszymi bestiami w grze, cholera. No, a teraz są. Boże. No, czeka nas jeszcze raz potyczka z tym pedałem. No Boże. Ech. No nie fajnie, no, nie fajnie. Nie no, krwiopijca nadal zbyt strong. To jest żart. W tej grze co chwila wszystko jest zbyt strong na jakiś czas. No nie chcę mi się gadać z tym Tailem drugi raz w sumie. W dupie go mam. Tego Bronka tylko szybko skopię mu dupę. Aha. Aha. Nie, zapłaciłem mu. Nie ma płacenia sobie pedale. Ma większy zasięg, kuźwa. Ale co spieprzyłem. Zagalopowałem się, ludzie. Zagalopowałem się. A ten miecz czasami jest taki krótki, widzicie, jest ten cios, ale nie ma efektu. W dupie mam tego Bronka też w takim razie, nie chcę się z nim walczyć. Pójdę do obozu znajomników, bo tam chciałem coś zrobić. A chciałem zobaczyć, czy może jest tam coś do tego. Do kupienia lepszego. Chociaż tak powoli wątpię, że jest to możliwe. I potem skoczymy do myśliwych i zobaczymy, czy może już zrobiliśmy 200 bestii. Bo tam jest to wymagane, że tam do nich dołączyć. Ej, może skupię dupę, która mój zajemników. Mam teraz większe szanse na pewno. Mam swoje zdanie na ten temat. Rod. Ten pedał Raul, tam, no i tak dalej. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Cześć, piękna. Nie wiem już, w co wierzyć. Witaj, piękna nieznajoma. Skąd ci z kolonii? Trudno mi w to uwierzyć. Trudno być tego pewnym. Czy ostatnio parę dni temu mój ojciec zdecydował, że nie wolno nam sprzedawać niczego, więc teraz trzymam się w pobliżu farmy. Powiesz, co masz na sprzedaż? Co mogę ci zrobić? Jabłka. O, masz jabłka, świetnie. Trzeba, nie wiem. Przecież wiedział o tym wcześniej. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Miałem jakiś plan, a tak kupić broń. Boże, jak jestem rozgarnięty, jak paczka głodzi bez łebków. Jak leci? Jeśli chodzi o coś ważnego. A tak, ty sprzedajesz tylko najemnikom. To trzeba pogadać z Hadgens? Nie pamiętam twojego nicknameu w każdym bądź razie. Wcześniej czy później. Nie sądzę, że się coś się zmieniło. Bennett, a ten drugi? Hodges, okej. Okay. Ostrzenie mieczy dwuręcznych, to jest ciekawe. Wybór jest dość... Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No nie, no nie masz nic ciekawego, stary. Absolutnie nic. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ostrze rycerza? Ja ci pewnie stanąłem, bo nie wiem, skąd byś mógł powiedzieć coś takiego. Rzeczywiście prawda. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Słyszę o tym raz pierwszy. Ale za to zrobimy ładnie, widzę. Myślisz, że ja mam lepiej? On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Naprawdę ładnie. 1400 golda mamy, słuchajcie. Zaraz spróbuję pierścionki. Nie wiadomo już, komu można ufać. I to wszystko, co chcę ci sennąć chyba. Skóry na pewno nie tobie. Bo ty nie dasz mi pełnej ceny. A znam ziomka, co daje pełną cenę. Jest nadownicie moim mistrzem, a ja jestem jego czarodnikiem. Nie wiem, czy mogę gdzieś sprawdzić nawet, czy zabiłem wymagającą ilość bestii. A, tam jesteśmy niedaleko, to... Niech stracę! Dobrze idę, czy niedobrze idę? Zobaczę. Niedobrze idę, pamiętam już gdzie są. Oni są tam, gdzie powinni być bandyci. Coś tu może? Jakaś roślinka? No. Tam posążek i nosa. Bo ja w tych posążkach mogę trochę zwiększyć sobie tą... Te punkty od bogów, nie mam pojęcia co to jest, słuchajcie.
Rzepki. Nie znam się na otwieraniu zamków. No jasne. No niczym się nie znam. Tutaj źle idę w ogóle, ale... Grom w ogóle poluje na trolle. Tam na końcu tej dolinki można było coś ciekawego znaleźć. O, wilki, świetnie. Młode trolle. Okej. Ja to tak delikatnie się rozejrzę, oczywiście starając się ominąć te trolle. Bo z nimi, wierzcie na słowo, nie mamy najmniejszych szans. Skoro nie mamy szans nad jaszczurem. Olał mnie dobrze, bo chciałem zapisać grę. Trolle. Ja nie chcę z nimi oczywiście walczyć, w ogóle mi się, nie mam tego w głowie, nawet gdzieś z tyłu czaszki głęboko. Ale tam przy nich pamiętam jakieś, nie pamiętam dokładnie co, bo rzadko chodzę w to miejsce, żeby zawsze. Nigdy mi się z tymi trollami nie chce walczyć. Ale na pewno jest coś tam ciekawego do znalezienia, na przykład ten szczaw królewski, jeśli się nie mylę. Jagody. A nie, to są jagody trolla. A to coś nowego. Co to było? Coś to było ciekawego. Miód pitny bodajże, ale tak nie zdążyłem przeczytać dokładnie. Sakiewka, łuk, a zwykły łuk. Trochę kiepsko. Ale jest i szczap królewski, o którym już wspominałem, że potrzebny jest departament tych mikstur. Ostro, tu jest jakiś budynek? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Zombie tam są, a to ciekawe. Ciekawe. Na pewno będzie jakiś quest modowany. Ale bardzo mnie interesuje, czym jest ta. To jagoda trolla, tak? Dobrze pamiętam. Czy tam trollowa jagoda? A, chyba jagoda trolla. Jagody trolla. Premia do max wytrzymałości 1. Wow! To najważniejsza rzecz w tej grze, na pewno zdecydowanie. Szczególnie, że tej wytrzymałości to używam szalenie. Jest mi ona potrzebna dosłownie do wszystkiego. Oliste korzenie. One się już przydadzą na pewno, bo one dużo many leczą, przywracają te sprawy. Był sztok pijany, tam bandyci na górze rozmawiają, na razie do nich się nie wybieramy. Bo nie wiemy jaką na imię przywódca, znaczy teoretycznie nie wiemy, prawda? Jaka jest z miksturkami? No właśnie, te najlepsze zostały zużyte, nie jest miło. Okej, przyciągnąć mi kamerę, trochę zablokowała. Chyba zbiłem tych 200 bestii od tamtego czasu. Tam mi chyba nie brakowało, nawet tam chyba z 50 około mi brakowało, nie pamiętam dokładnie. A wydaje mi się, że 50 byliśmy spokojnie, ponieważ bandyci się oczywiście do bestii nie zaliczają, aczkolwiek kto wie. Jeszcze tego moda nie ogrywałem, ziewłem, sorry, gdzie ziewłem? Fajnie w ogóle ten obozik. On ma fajny miecz, strasznie mnie interesuje, czym jest ten miecz. Dragomir, Alfred, Raf. Kto jest ich przywódcą? Nix? Chyba ty byłeś. Falk, nie? Hej, ty! O Boże, jeszcze tyle?
200 potworów. 200 potworów. Czy ja mogę zakosić coś jeszcze tutaj? To skóry wielka tekstury, to pamiętam. A zakusiłem tu sporo przyjemnych przedmiotów. Aczkolwiek może coś przeoczyłem. Nie, naprawdę fajnie zrobione są te ich domki, nie? Tak kuźwa, porządnie jestem zrobiony. Nie, są jakiś średni na jeża. Przecisłem się! Dobra. Hej! Pamiętam, czy ktoś tam jeszcze ciekawego miał do powiedzenia. Ty na pewno nie. Uwielbiam NPC-ty, z którymi można pogadać tylko na temat końca. Na górze jest kilka potworów, które powinniśmy być w stanie wybić i my. Ja chyba tam skarby pozbieram. O Boże, czy... O Boże, a ja możliwe, że sprzedałem te skarby Grega. Tutaj się może... Członek Bractwa, ty się inaczej nazywasz. Średnio na jeża. Gornawid. Koniec. Gornatow. Koniec. Moż. Nigdy nie wiadomo, co robić w tych obozach. Jak w jedynce, tak jak w dwójce. Na początku, jak pierwszy raz się przychodził w jedynkę, to nie pamiętałem. Hej, ty! No, nigdy nie wiedziałem, co zrobić, bo nikt nie chciał ze mną gadać. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Ale muzyka jest dobra. Mnie to już nic nie dziwi. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Dużo by mnie to kosztowało. Hej! Joru. Też nic nie chcesz powiedzieć. Wiran, może chociaż ty. Nie musisz mi tego mówić. No jak przygotowanie do obrony. Nie przeszkadza mi pracować podrażniony. No to super. Sam tak mówiłem. Czym? Czym? Drabiny chcę, żebyś użył Bezi. Nie musisz mi tego mówić. O, tam jest Fortuno. Nie, no Fortuna jest teraz w tym. W Jarkandarze. Ciekawe, kogo zastąpili do sprzedawania ciała. Trzeba uważać, co się komu mówi. Talas, a to ty! Mam się od tego z daleka. Dal mi tego biedaka. Zewnętrzny rodzaj skrętu z bagiennego ziela, mocna rzecz. Będziesz mógł odbierać bagienne ziele co dzień, ale jeśli chcesz coś więcej niż zwykła porcja ziela, będziesz musiał zapłacić. Jeśli na drodze napotkasz jakieś zioła lub jagody, przynieś mi, ja tutaj zapłacę. Trzeba było mnie spytać wcześniej. No zobaczmy, co ty masz. On w ogóle nie poznaje. Nikt mnie nie poznaje. Ty im pomogłem. Oni mnie nie poznają. Wszystko jest. Masz tutaj coś ciekawego w ogóle? Gówno masz. Sam tak mówię. Gówno masz. Moje zdanie już znasz. On myśli, że to takie łatwe. Boże, zmęczony jestem, słuchaj, środowiska. Mnie i tak nikt nie pyta. Skąd tą czarną rudę wziąłem? Trzymam się od tego z daleka. Ja dostałem takie bagienne ziele, czy jakieś skręta w końcu dostałem, bo nikt mi nie. Dostałem zwykłe bagienne ziele, no super elegancko. Niesamowicie przydatna rzecz. I tak nikt nie pyta. Wręcz w ogóle. Żadna wielka sprawa. No to lecimy na górę. Co, naprawdę nic nie można zrobić w tym obozie z dupy? Trochę żarcik. Znaczy pamiętam, że tam przy farmie się kręcą na coś pedale, przy farmie Balur. Co, czyli możesz powiedzieć swoim panie? On nie jest tak jak inni góry, nie pozwala marnować swojego cennego czasu na próżno. No, nikt nie pozwala, kuźwa, tutaj marnować czas, bo inaczej nie chcą pogadać ze mną. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Hej! Naprawdę sądzisz? No Boże, no za jełopy, kurwa. Siłem coś do pyska, że są jacyś wybrańcami, kuźwa, gadać nie można. Trzeba być naprawdę pojebany. Strażnik, to nie, i tak nic nie powiesz ciekawego. Żal mi tego biedaka. Też mi kożal strasznie, Balorun. Hej! Poczekaj, skąd masz przepost naszego bractwa? Jesteś podany do poszukiwacza prawdziwej wiary. Czy nie czujesz... No w końcu, czy nie czujesz wewnątrz szalącego płomienia, to co nie daje ci spać po nocach? Widzę, że targają tobą wątpliwości, czy istnieje jakaś prawda
W tym, co próbowałem ci narzucić wyznaczy fałszywych bogów. To są dokładnie teksty z jedynki, słabo. I wiesz dobrze, skąd te wątpliwości, oni wszyscy kłamią. Czy nie czujesz pragnienia wolności, jak z dnia na dzień robi się silniejszy, jak kierują na twojego ducha, uwolnij je. Mówisz do mnie, o ile pamiętam, to znaczy, że teraz ja mogę z tobą porozmawiać. Znasz nasze zasady, te godne pochwały. Reszta naszych braci nie będzie z tobą rozmawiać, dopóki nie udowodni, że można ci zaufać. Odezwałam się do ciebie, aby dać możliwość na sprawdzenie swoich sił. Jeśli zdobędziesz uznanie w naszych oczach, będziesz mógł dołączyć do bractwa, jeśli oczywiście tego chcesz. Jaką mogę udowodnić swoją lojalność? Mam dla ciebie bardzo delikatne zadanie. Jeśli wykonasz, to myślę, że wystarczy, żebyśmy ci mogli zaufać. Dobrze, co mam zrobić? Dam ci pewną rzecz. Weź tę paczkę. Tę paczkę musi dostarczyć się do pewnej osoby. Kim jest ten człowiek? Nazywa się Larius i jest burmistrzem Corinis. Chociaż dopóki paladini pozostają w mieście, nie pełnią swojej funkcji. Po prostu przekaż mu tę przesyłkę, on wie wszystko, znajdziesz go w miejskim ratuszu. Kiedy dasz mu paczkę, będzie musiał dać coś w zamian dla mnie. Przynieś tę rzecz do mnie, jeśli zrobisz wszystko to, co ci powiedziałem, wtedy zasłużysz sobie na nasze zaufanie. A to jest najważniejsze, Larius jest człowiekiem bardzo podejrzliwym, prawdopodobnie można cię nie wysłuchać, jeśli nabierz jakichkolwiek podejrzeń. Dlatego też staraj się go przekonać, że to ja ci przysłałem. A jak mam ominąć ochronę w ratuszu, paladini nie przepuszczają do niego. Spróbuj coś wymyślić. Być może istnieje jakiś sposób uniknąć aresztowania lub możesz spotkać się z Luzem poza ratuszem. Proszę weź tę paczkę, postaraj się jej nie zgubić. A teraz idź. Ostro, udało się zagadać. Wystarczyło. Tak czułem, że wystarczy założyć tą paczkę. To jest ta paczka? Jadąca z środku. Zapiszę grę. Mogę otworzyć? To byłoby ciekawe. Zły safe, ale dobra. Paczka. Paszla. Może być paszla. Też mi pasuje? Mogę otworzyć? Mogę. Biedakowi można tylko współczuć. 100 sztuk bagiennego ziela! Dobra. Ale będą jarali. Mniejsza. Ciekawe. Larius w ogóle wychodzi z ratusza? Trzeba było mnie spytać wcześniej. O tym nie pamiętałem. Aż zziębłem. Trzymam się od tego z daleka. Nie pamiętałem, żeby on wychodził za dusza. Może mod? Oczywiście, możemy też wykonać ten quest, ale... Ja nie mam zamiaru do nich przyłączać się, więc wiecie, w dupie mam ten quest, po prawdzie, ale exp zawsze jest expem. Zobaczę. Jestem tylko tego grzyba. Ten sprychający z mocy zębacz. Przyzwany? Przyzwany! Ostro! Zmienili questa. Będzie trzeba pewnie znaleźć summonera tego zębacza. To będzie dobre. Nie zabijaj mniej. Okej. Okay. Ścierwojady. Świetnie. Chcę zwiększyć ilość zabitych przeze mnie stworzeń. Co to za muzyka? Najłatwiej to będzie właśnie zrobić. Jak się kamera nie zablokuje, kurwa no. No, okej. Okay. Wcale się nie zdenerwowałem przed chwilą. Tam zębacz istnieje w... O, pałasz bandytów. Coś jeszcze, co jestem w stanie ubić, bo zębaczy i topielce, no, nie brzmi to fajnie. Tam jest ten ziomuś. Podrasowali wieś do kolonii, ostro. Znaczy, do górniczy Darin dokładnie. Z kim on tam walczy? Z topielcem. Jak zginie, to będzie śmiesznie. Wielki kuźwa myśliwy. Tam, ja to zrobię. Odsuń się. No, kamera, nie! Jebana kamera! Mogłem mieć exbus do przodu, ale nie! Ona musiała się zablokować dwa razy pod rząd! No. Znowu jedna z tych dwóch ten... Ja pierdolę! No kurwa jego mać! Czy wy to widzieliście? No po prostu pierdolne. Pierdolne z tą kamerą czasami. Ona się blokuje, nie wiem od czego ona się blokuje. Nie mogę nią poruszyć, nic nie mogę zrobić. Trzeba było mnie spytać. Się drugi raz denerwowałem. Wstydzioszek. Gra powinna bawić. A ona mnie denerwuje. Chłopacy, no... Co się dzieje? Muszę znowu rozwalać te ścierwojady. A to silni przeciwnicy są, chłopacy. To może się drugi raz nie udać. To muzyka, o co z nią chodzi, widzicie?
No i to jest, słuchajcie, tak zwany weteran. To jest siła, to jest śmierć w sekundę. Ręka boska, karząca moich wrogów. Siłą piorunów. Bez piorunów. Ale siłą piorunów. Tym razem się zaczaję do tego kuźwa topielca, on będzie mój. Wielki kurwa myśliwy nigdy nie trafi. Patrzcie, kuźwa mistrzania z łuku, nie ma co. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Dawaj, Zbychu. Nie, Zbychu, ty jesteś Zbychem, co ty gadasz? Ja mu pomogę, bo zaraz będzie po nim. Kurwa. Boże. Wiecie co, to jest problem tego moda, moim zdaniem. Bo jak już robicie moda i zwiększacie siłę wszystkich potworów, to zwiększajcie też siłę NPC-tów, bo dostają w pizdę. To jest w ogóle tak, to partactwo trochę, kurna ludzie, no. Patrzcie, widzieliście? Ziomek. Normalnie NPC-ty w Gothicu są silne, ze sobie właśnie radziły, bo oni chodzą tam, żyją, te potwory też żyją mniej więcej, tam chodzą. Mają mniej więcej wytuczone ścieżki, a czasami te ścieżki się przecinają i NPC-t może się zmierzyć z jebanym topielcem. I jak robicie NPC-ta, który w głównej części gry jest... Pierdolona kamera. W głównej części, w normalnej, podstawowej części gry jest jebanym myśliwym i zapierdala te potwory masowo, żeby przeżyć. Jak go zabija jeden topielec, to jest trochę średniona jeża, prawda? Bo zrobili moda i już kuźwa nie pomyśleli o tym, żeby te NPC-ty były silniejsze. Usuwają nieśmiertelność Laresowi, a on dostaje w pizdę już od każdego. Miał nam pomóc dojść do ciemnego lasu. Nie może nam pomóc, bo dostaje w pizdę, no. Takie mody, no to jest partactwo, słuchajcie. Ja będę w niego grał, bo jest fajny ten młodzik, ale już to samo... No to jest partactwo, moim zdaniem. To jest słabe. No i się znowu zerowałem. Ech, cierowiady muszą umrzeć. Okej. Wdech i wydech. Ochłoń, Buri. Nie ma co się denerwować. Miejsce gdzieś na tym levelu. O, na tym szósty poziom. Na tym te czarnego trolla normalnie ubijałem. A teraz muszę się bać pierdzielonych topielców. Tak. Ten zaraz znowu upadnie. Jedna bez... O! O! Patrzcie! Zabił! Aż się wystarczyło się wkurwić, a od razu patch wyszedł i się zainstalował. A nad tym ogarnąłem kiedy. Dlatego tak bardzo chciałem, słuchajcie, zwiększyć te umiejętności walki. Bo to mocno zwiększa moje możliwości bojowe. A dynamika walki to nie jest tylko dynamika walki, tylko widzicie, to naprawdę pomaga. To nie ma tylko wyglądać fajniej, ale ma to działać. I działa. Okej. Zupełnie więcej ja teraz robię. No spróbuję pokonać tego jednego topielca, najwyżej kilka mikstur zmarnuję. Czemu mnie kurwa na strzał zjął? Nowa gra. No, ludziska, tutaj wam podziękuję za uwagę.
Mam nadzieję, że się nie wkurwiacie tyle co ja. Do usłyszenia, Eldo Prezydento, peace out.